Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Wszyscy są bezpieczni. Bezpieczni są również grzybiarze z Lubania na Dolnym Śląsku, którzy wczoraj znaleźli niewypały i zanieśli je na komisariat policji. Dwa granaty z czasów II wojny poszli na grzyby po kurki, a tutaj proszę, wracają z granatami na komendę i trzeba było komendę ewakuować i takie rzeczy można znaleźć. No dzisiaj nie będziemy ewakuować naszego studia, bo tutaj mamy wszystkie bezpieczne grzyby. Bez granatów Sylwia Majcher do nas przyszła. Dzień dobry. Dzień dobry, ale z bombowymi przepisami. Takie grzyby. Jak suszyć grzyby, żeby nam dłużej służyły, żebyśmy mogli sobie na Wigilię zrobić jakieś fantastyczne pierogi albo inne potrawy? Przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby ich nie zmarnować, tego potencjału, który mają, żeby wydobyć właśnie ten smak, a suszony smak grzybów to jest umami, czyli ten piąty smak. Kuchnia wegańska kocha grzyby. A, bo jest słodki, słony, kwaśny, gorzki. I umami. I umami, czyli smak grzybów. Tak, jak smak umami. Grzybów właśnie, ale suszonych grzybów, które są takie nietypowe. Jak dorzucimy 2-3 grzyby na przykład do świątecznego barszczu, to od razu ten barszcz nabierze charakteru. To, żeby grzyby dobrze nam się ususzyły, najważniejsze, musimy je traktować niską temperaturą. Nie możemy wrzucić grzybów na przykład, jeśli suszymy w piekarniku, do 130, 150 stopni, tylko tak 50 stopni to jest maksimum. Ale jakbyśmy od początku maksimum. Mogli, wiesz, przejść przez tę drogę. No to zbieramy od początku, to proszę bardzo, grzyby. Zbieramy grzyby, musimy je najpierw oczyścić i dobrze to zrobić od razu w lesie, siedzimy czyli sobie w pięknych warunkach nie czyścimy przyrody. Je wodą, nie myjemy wodą, jeśli je za bardzo byśmy zmoczyli, to one nam będą pleśnić, a tego nie chcemy, tylko chcemy właśnie, żeby ten proces suszenia trwał czyli jak najdłużej. Pędzelkiem? Pędzelkiem, grzyby takie blaszkowe, to właśnie, o jak kurki, możemy sobie spokojnie pędzelkiem delikatnie wyczyścić, możemy ściereczką to przeczyścić, możemy też otrzepać, nie ma tutaj jakichś wielkich, szczególnych rad, po prostu robimy wszystko, żeby ten brud delikatnie z grzybów zetrzeć, a potem w domu grzyby kroimy przed suszeniem, szczególnie te większe grzyby. Dzięki temu one nam się równomiernie ususzą wszystkie i łatwiej, szybciej tak będzie. Więc możemy sobie tutaj już trochę grzybów pokroić, żeby wrzucić je do suszarki. I no daj, w suszarce patrzymy na razie. Nie, to może Paulina pokroi. Popatrz, ja stoję przy desce. Będę tutaj opowiadać i przygotuję taki, widzisz, coś. Troszkę... Ubrudzony, ale dobrze robisz. Tak, tu możesz kawałek odkroić, tak? Kawałek możesz odkroić, pozostałe właśnie delikatnie. A duża ta suszarka do tej przetrzeć. Tu jest duża suszarka, ale możemy sobie też regulować piętra. Aha. Jeśli mamy mniej tych grzybów, to możemy po prostu zciągnąć. Ale oczywiście zciągnąć też jedno, musimy zrobić drugie, konkretną selekcję, trzecie, bez żadnych robaczków. Tak, ważne jest, żeby właśnie grzyby nie były, oprócz tego, żeby nie były brudne, to też nie powinny być wilgotne. Jeśli widzimy, że one już są poniszczone, albo że coś tam się z nimi zaczyna niepokojącego dziać, to nie wrzucamy ich do suszenia, bo nam ten proces suszenia nie uratuje tych grzybów. One nie naprawi nam tych grzybów, także grzyby w idealnym stanie w zasadzie suszymy, takie, które chcielibyśmy naprawdę później zjeść. Zresztą Paulina sobie kroi, a ja zapytam o taki stary sposób, powiedzmy, bo pamiętam, nie zepsuj tego, jesteś w telewizji, żeby wstydu nie było. Dobrze ci idzie, bardzo ładnie, równiutko. Równiutko, spokojnie, nie denerwuj się. Jak Piotr Kucharski, Piotrek potem oceni. Spokojnie. To jest w ogóle też dobre zajęcie dla dzieci. Ja zawsze powtarzam, że dzieci warto włączyć do kuchni i dzieci mogą sobie wiesz, spokojnie że dzieci te właśnie grzyby jak same pokroić. Przygotowują posiłki, to też Chętnie zjadają. A powiedz Sylwia, jak jest z tym starym sposobem? Bo ja miałem igłę, nitkę, brałem takie grzyby, nawijałem, robiłem taki łańcuszek i na kaloryfer. Na kaloryferze możemy suszyć, natomiast też dzisiaj w tych naszych mieszkaniach jest wentylacja, zbiera się kurz. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje na naszych szafkach w mieszkaniu. I ten kurz później też osiada na tych grzybach, więc jeśli chcemy, żeby te grzyby były czyste, to albo suszarka do grzybów, ona jest o tyle praktyczna, że tutaj mamy już regulację temperatury i nie zastanawiamy się, czy one się dobrze suszą, czy nie, bo suszarka za nas robi robotę, albo ten tradycyjny, zwykły piekarnik, te 50 stopni maksymalnie suszymy sobie w piekarniku. Fajnie wyglądają oczywiście grzyby powieszone nad kuchenką, piękny zapach się unosi, tylko tak jak mówię, no te grzyby też niestety zbierają cały ten kurz, który jest w naszych mieszkaniach, szczególnie jeśli mamy na przykład okna otwarte, to trzeba wszystko się pojawia. Możemy to zrobić właśnie w jakichś takich miejscach, które są zamknięte, w których nic się takiego nie dzieje, to wtedy... Tak, na kaloryferze też w ogóle można sobie podsuszyć grzyby. Ta pierwsza taka faza podsuszania na gazecie, na bawełnianej ściereczce. Można sobie też podsuszyć, teraz jest cały czas słońce i też warto z tego skorzystać. Żeby na balkonie sobie najpierw podsuszyć właśnie na tym słońcu, potem je delikatnie otrzepać i dopiero do piekarnika. I potem pewnie do żadnej foliówki, nie? Tylko do Nie, właśnie foliówka nie, absolutnie do foliówek nie albo zbieramy grzybów, woreczki. Albo do takich i też nie kupujemy grzybów, jeśli nie zbieramy, a kupujemy, to nie do foliówek, tylko
tylko chodźmy z własnymi pudełkami, z własnymi woreczkami, dlatego że te grzyby, tam się dzieją niesamowite rzeczy, niestety niezdrowe dla nas. One nam po prostu też i temperatura, szczególnie takie ciepło, jak jest teraz, i wilgotność powoduje, że grzyby nam szybko się popsują i spleśnieją, więc bawełniane woreczki na grzyby i do kupienia grzybów, do zbierania grzybów, do suszenia grzybów, jak albo najbardziej. Lniane, tak. Albo lniane woreczki. Mam tutaj też papierowe woreczki. Jeśli nie mamy takich, to możemy spokojnie w takich papierowych torebkach te grzyby też, tylko że zamknięte, bo grzyby zawsze powinny być zamknięte, idealnie to prezentujesz. Tam mam jeszcze taką jedną śniadaniówkę, w której też lubię suszyć grzyby, dlatego że przechowywać suszone grzyby, bo ona dobrze czyli jest zamknięta. Możemy przechowywać w takich woreczkach je potem też, czy raczej w słoikach byś nie, lepiła? Możemy właśnie, woreczki są bardzo dobre do przechowywania i je możemy sobie właśnie wtedy powiesić. Jeśli chcemy sobie zrobić walor dekoracyjny, to woreczki sobie suszymy, wtedy to pięknie wygląda. Słoiki tak, ale jeśli używamy zwykłego słoika takiego przezroczystego, to też nie trzymamy go w jasnym miejscu, tylko w zamkniętej szafce kuchennej czy w spiżarce, dlatego że ale można czasem wyjąć, odkręcić słoik, żeby je przewietrzyć. Oczywiście można je przewietrzyć, można wyjąć, można wykorzystać, powąchać, bo pachną pięknie. Można z takich suszonych grzybów też zrobić puder grzybowy, który bardzo polecam do zrobienia. Taki na twarz? Przyprawę. Tylko przyprawę, dobra. Nie wiem, czy nadaje się na twarz, na pewno nadaje się na przykład do kawy. W Australii jest bardzo popularna kawa grzybowa. Ludzie, kawa z grzybów, a my tutaj kawa chcemy grzybowa. Państwu pokazać Pogoni TVN, jak wy się państwo, kochani, do nas uśmiechacie, bo wysyłacie nam filmiki, w sensie oznaczacie je na swoich social mediach hashtagiem Pogoni TVN. Za to wam serdecznie dziękujemy i widzimy się po krótkiej przerwie. Dziękujemy ci, Sylwio. Dziękujemy.